Get ready for the next battle. Mistrz Europy 2021, Łukasz Radosz, drugi czempionat Europy, jeżeli dobrze pamiętam, bo pierwszy chyba w Mińsk. Trzeci. Tak. No to Łukasz, już sporo tych sukcesów na swoim koncie, natomiast tak, tutaj dwie walki, obie walki wygrane przed czasem. Pytanie, jest niedosyt, że jednak tych minut w ringu, tych cennych minut, o których mówią wszyscy bokserzy zawodowi, zabrakło? Znaczy, no dzisiaj tak się śmiałem z trenerem Rafałem, że w sumie mogłem sobie tą trzecią, drugą walkę tak przedłużyć troszkę, ale z drugiej strony no to stawka była za wysoka, bo kwalifikacja na World Games, więc nie było sensu tam, nie miało sensu być to, żebym ryzykował tam jakimś tam lucky punchem i tak dalej, nie? Więc... Jednak finalnie dobrze wyszło. Czy jesteś zadowolony w ogóle z tej ilości walk, którą stoczyłeś się w Stambule? Czy zabrakło ci może, że powiem, jakiegoś rywala, z którym miałeś niewyrównane rachunki w przeszłości? Wolałbym, żeby były 3-4 walki, no teraz były dwie, więc tak, no, nie było Prymachowa, Olega z Ukrainy, no z tego co widziałem, to ma jakąś raz walkę zawodową. No, no tak się z nim spotkam w lipcu, więc no, teraz nie udało się, to zobaczymy jak będzie wtedy. Jako dziadek, jak ty się czujesz w tej karze, jako ten najstarszy, nawet, nie no, starszy od trenerów chyba jeszcze nie jesteś, ale już gdzieś tam ci młodzi ludzie patrzą na ciebie jak na wzór? Nie mi to oceniać, nie? Wydaje mi się, że tak gdzieś tam, na pewno gdzieś tam, jak widzieli moje walki, to gdzieś tam na pewno się motywowali tym też, no ale ja walczyłem jako ostatni, więc raczej to ja się motywowałem ich startami, bo też fajnie tak widzieć, że młodzi zawodnicy walczą na takimś tam wyższym poziomie, ja tak nigdy nie byłem w stanie walczyć w ich wieku, no bo jeszcze w ogóle nie trenowałem wtedy, więc dla mnie to była fajna motywacja, tak wtedy właśnie w Mińsku, jak zdobyłem mistrza Europy, to też to była taka dla mnie fajna dawka motywacji, no to teraz było to samo. Czy nie uważasz, że przestrzeliłeś po prostu z formą na Mistrzostwach Świata? Bo na Mistrzostwach Świata tam porażka właśnie z wspomnianym Olegiem Prymaczowym, który wygrał cały turniej. Tutaj Mistrzostwa Europy, dwa nokauty, no można powiedzieć, że forma życia zrobiona. Czy faktycznie gdzieś tam nie było tej za dużej przerwy od startów, że dopiero tak naprawdę na Stambuł tą formę wykułeś aż tak dobrą? Znaczy ja jeszcze nie mam wykutej formy. Jeszcze tak potrzebuję. Podobałem ci, że jak na gościa bez formy to całkiem nieźle. Jeszcze nie jest to, tak jak... Jak miał oceniać w procentach, to tak powiedzmy 60%, 70% jest tego, co było przed pandemią. Ja jeszcze muszę zwrócić tą uwagę. Gdzieś tam planuję teraz na Mistrzostwa Polski zejść do 8,6. Potem Abu Dhabi też 8,6 i potem ze spokojem sobie wejść tak troszkę wyżej na 9,1 na World Games. Więc no tak, taki pik tej formy chciałbym właśnie na lipiec, na maj pokazać, więc no, na Mistrzostwach Świata nie było formy. Teraz była dużo lepsza, ale jeszcze nie ten 100%, więc takie 90% myślę będzie w maju. Marzec cały tak naprawdę wolny? Znaczy trenuję cały czas, teraz gdzieś tam planował sobie mocno siłowo popracować, na siłowni właśnie, gdzieś tam dużo sparingów porobić, zrobić Mistrzostwa Polski i po Mistrzostwach Polski gdzieś tam przykuwać to w kondycję, w szybkość. Jakieś tam bardziej takie, powiedzmy, podwalkę już taką, że po prostu Mistrzostwa Polski będą takim elementem przygotowania startowego, a nie takim startem dosłownym. Myślisz, że będziesz miał rywali na Mistrzostwach Polski, bo jak zobaczą, że Łukasz Radosz jest w drabinkach, to kto wie, czy nie zaczną rzucać wagi? Nie wiem, zobaczymy. No, wiem, że kilku chłopaków 8-6 jest ze Stargardu. Widziałem, że tam z Białegostoku chyba jest jeden chłopak. No zobaczymy, nie? No, jak nie będzie ich, no to albo pójdę wyżej, albo niżej, zobaczymy. Nie? Raczej niżej się nie uda, ale zobaczymy jak będzie.